Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko i drodzy Państwo, taka informacja. Polonia Bydgoszcz w tym roku obchodzi okrągły jubileusz. 70 lat, odkąd drużyna z Bydgoszczy, że tak powiem, debiutowała w najwyższej klasie rozgrywkowej. Co prawda początkowo to była Gwardia, ale później Polonia i tak to się składa, że zespół z Bydgoszczy aż 7 razy zdobył drużynowe Mistrzostwo Polski. Proszę Państwa, przy 5 tytułach mistrzowskich sekundował tej drużynie doświadczony działacz, pan Leszek Tillinger. I właśnie pana Leszka zaprosiłem dzisiaj na rozmowę. Panie Leszku, zgadza się? 5 tytułów mistrzowskich, przy których pan był przy drużynie? Tak, 92. Następnie było 98, 97. Tak. Później był 2000 chyba rok. Tak. I rok 2001, ale już mnie wtedy nie było, bo byłem w Pile. Panie Leszku, powspominamy troszeczkę, jak to było przy tym żużlu, bo pan to jest jednak chodząca historia tego bydgoskiego żużla. Trafił pan do żużla w Bydgoszczy w roku 1980. Proszę mnie poprawić, jeżeli coś się nie zgadza. I troszeczkę o takich smaczków chciałem poprosić. Pan pełnił funkcję w Polonii w każdej konfiguracji, bo i kierownik drużyny, dyrektor sekcji żużlowej, wiceprezes fundacji i prezes klubu Polonia Bydgoszcz. Wiedza przeogromna. Jeszcze wcześniej kierownik sekcji żużlowej byłem właśnie, kiedy przechodziłem do żużla z piłki nożnej. No proszę. Rok 1980, pan Leszek Tillinger zostaje kierownikiem drużyny wtedy? Nie, zostałem kierownikiem sekcji żużlowej. Tak? I również kierownikiem drużyny. No i proszę powiedzieć, pierwsze takie decyzje, no i od razu chyba duża niespodzianka, pan Leszek Tillinger, nie wiem czy to razem z prezesem, pojechaliście do Gorzowa po Bolesława Procha? No tak, to była ciekawa historia. Pojechaliśmy do Procha, z tym, że wcześniej już takie sygnały były, że my chcielibyśmy pozyskać Procha. Proch wówczas był zawieszony chyba w Gorzowie i wraz z szefem wyszkolenia klubu, z szefem sportowym, pojechaliśmy do Gorzowa na rozmowy praktycznie, żeby sfinalizować przejście Procha do Bydgoszczy, do naszego klubu, do Polonii. Tak się stało, że no, trudne były negocjacje, bo wiadomo, że Gorzów też był potęgą żużlową. Proch w Gorzowie, dwukrotny drużynowy mistrz Polski, tam wtedy chyba był wicemistrzem indywidualnym. Polski, oczywiście. Znakomity zawodnik, reprezentant Polski, że tak powiem, transferowy strzał, bardzo mocny. No mocny był, ale powiem, że taki ciekawa sama była rozmowa i sam transfer, umowa ta transferowa. Bo doszliśmy do porozumienia, że Gorzów miał przyznany mecz Polska-Czechosłowacja na żużlu. Ale miał obawy co do tego, czy będzie frekwencja, czy czasami nie popadną w długi przez ten właśnie organizację tego meczu. I doszliśmy do takiego porozumienia, że myśmy przekazali za Procha silnik żużlowy, i żeśmy wzięli tą imprezę od Gorzowa, z tym, że żeśmy się dzielili zyskami po połowie z tej imprezy. Także muszę powiedzieć, że klub bardzo dobrze na tym wyszedł, bo silnik, który żeśmy dali, to się sfinansował nam. No jeszcze trochę zarobiliśmy. Na tym meczu Polska-Czechosłowacja. Na tym meczu Polska-Czechosłowacja. I mieliście reprezentanta Polski u siebie. Mówię o Bolesławie Prochu. Tak, mieliśmy reprezentanta i stadion był zapełniony.
A jeśli mowa już o transferach, bo w tym pionie gwardyjskim, w którym Polonia się znajdowała, było łatwiej przeprowadzać transfery. Ja tak tylko panu podpowiem, Ryszard Buśkiewicz to kolejny taki transfer, gdzie budowaliście ten zespół. Ja pamiętam, kiedyś z panem Ryszardem rozmawiałem, on wspominał, jak meblowozem nocą wyjeżdżał z Leszna czy z Osiecznej, gdzie mieszkał. Faktycznie tak było? No było, no z tym, że tutaj jeżeli chodzi o Buśkiewicza, no to był transfer, który też załatwiałem, byłem w Lesznie i podjąłem rozmowy i ten transfer jakby doszedł do skutku za 70 par butów do uprawiania żużla dla młodych, a nie, nawet niektórzy starsi w tych butach też jeździli, a te buty były produkowane w Bydgoszczy w Kobrze. To są zakłady obuwnicze Kobra. Teraz duże pieniądze krążą, jeśli chodzi o transfery, kontrakty. Wtedy tych kontraktów nie było. Co oferowaliście takiemu zawodnikowi? Rozumiem, że etat, nie wiem, punktówki wtedy nie było, mieszkanie? No, mieszkania też oferowaliśmy, to znaczy mieszkania, że miasto po prostu ze swojej puli takie mieszkanie, powiedzmy, dla zawodnika przekazywało, a co do spraw finansowych, no to wiadomo, no zawodnik przychodził do klubu, w którym miał zawsze, ten gwardyjski klub miał zawsze lepsze warunki. Bo pierwsze tak, etat, który miał jako sportowiec w klubie, w gwardyjskim pionie sportowym. Ten etat no, dawał mu jakieś środki do życia stałe, no i plus dostawał oczywiście za zdobyte punkty, bo były to wtedy też punktówki. No nie ukrywam, że później zawodnicy mieli możliwość po 10 latach przejść na emerytury. No i już sobie dalej układać życie. I do dzisiaj niektórzy no jakby dziękują mi, że namówiłem ich, którzy powiedzmy też sobie zapewnili jakiś byt dzięki temu. Pan, gdy nastał w Polonii, ta Polonia wcale tak różowo nie miała, bo przecież początkowo musiał się pan mierzyć razem z zespołem w tych meczach barażowych, takich pamiętnych, czy to było z Motorem Lublin, to były ciężkie czasy, trudne chwile. No trudne chwile, bo jak ja objąłem kierownika sekcji, to Polonia nie dość, że się borykała z tymi problemami, to też się borykała, jeżeli chodzi o sprawy sportowe, stricto trenerskie. Ta cała ekipa tam trenerska trochę jakby szwankowała. Doszedł taki moment, że jakby za długo już była w tym zespole. Zawodnicy już taki, powiedzmy, nie mieli autorytet w stosunku do zawodników. No i w związku z tym zwrócono się do mnie, czy bym nie przeszedł z kierownika sekcji piłki nożnej na kierownika sekcji żużlowej. I przeszedłem i naprawdę było to trudne, bo jeszcze wtedy ani Procha nie było, prawda. Walczyliśmy trochę o Ruteckiego z Grudziądza, gdzie też byłem, też go po prostu pozyskałem. Sprowadziliśmy trenera Rysia Nieścieruka. No i to się tak od nowa, trzeba było to wszystko posklejać. No się udało. Udało się z barażem w Lublinie, przecież udało się później z barażem w Grudziądzu. A były to naprawdę trudne sprawy. No i jakoś szczęśliwie żeśmy z tego wyszli. No i w końcu przyszedł ten rok 1992. Tam już wtedy mieliście kawał drużyny, że tak powiem. No tak, bo jakby przejmując znowu klub od policji, bo wtedy nastąpiła sprawa, że policja nie wyrażała zgody na to, żeby finansować kluby te gwardyjskie. W związku z tym Polonia musiała wziąć na siebie całość tej transformacji takiej. Takiej transformacji, ale całego klubu, nie tylko żużla. Wszystkich sekcji. Tak. I jeszcze co najgorsze, że był w tym czasie budowany basen i na basenie pozostawiono ogromne zaległości finansowe. I tu musieliśmy zacząć uciekać
z tego, żeby nie popaść z żużlem w całkowite zadłużenie. W związku z tym postanowiliśmy powołać fundację Polonia Speedway i przejąć drużynę żużlową i sekcję całą od klubu. I w związku z tym uciekliśmy ze swoim kontem, oficjalnie konto, że teraz pozyskiwane środki przez żużel na fundację. Tak, na fundację, bo mieliśmy też podpisane, że organizujemy imprezy. To wszystko było zgodnie z PZMOT-em, bo tam wszystko było zgłoszone. PZMOT musiał na to wyrazić zgodę. No i wszystkie środki z widowni pozyskane od sponsorów, inne wpływające, czy z miasta dotacje, żeby powiedzmy utrzymać obiekt, otrzymywaliśmy już na nasze konto i komornicy nie mogli tego ściągnąć. A mówię jeszcze raz, że dług dotyczył basenu. A proszę powiedzieć, łatwiej było wam działać w tej nowej rzeczywistości, jeśli chodzi o odłączenie się od pionu gwardyjskiego, czy jednak trudniej? To znaczy powiem tak, że to poszło jakby z dnia na dzień. Nie mieliśmy nawet możliwości pomyślenia, dostaliśmy pismo, faktury wszystkie, które policja dotąd finansowała. Myślę tu generalnie o inwestycjach na stadionie, o wszystkich mediach, które były płacone, no i o innych sprawach, które dotyczyły tam przygotowania toru, powiedzmy, boisk piłkarskich, bo to jeszcze wszystko razem tak było zbite w jednym klubie. No i to już się zaczęło być trudne, bo trzeba było teraz te rachunki zapłacić. Policja w żaden sposób na to nie wyraziła zgody. I wystąpiliśmy z tej policji, chociaż się też dobrze zachowała policja, bo utrzymywała etaty przez jakiś czas do momentu, kiedy już ze wszystkiego się rozliczyliśmy. To zawodnicy, którzy byli na etatach, a już na przykład kończyli karierę, czy trenerzy, to mieli taką możliwość iść do pracy, do komendy, do wydziału szkolenia, gdzie by prowadzili zajęcia z funkcjonariuszami. No i tak to się stało, że musieliśmy również wyjść z GPS-u, to jest ten gwardyjski pion sportowy, bo również tam nie chcieli już finansować w jakiś sposób, który finansowali klub. No i no, trudna była droga. Powiem, że naprawdę była droga bardzo trudna. No ale doszliście nawet do drużynowego mistrzostwa Polski i to w dosyć krótkim takim odstępie czasowym, że tak powiem. No dzięki właśnie temu, że żeśmy, jakby powiedzieć, tą fundację powołali. Mieliśmy większe pole do popisu, bo wtedy nie było tak, że decydowali ludzie, którzy czasami się na tym nie znali, ale po prostu weszli w to fachowcy i sami po prostu żeśmy tych zawodników, których żeśmy zakontraktowali, bo na pewno pan pamięta, że był Rickardson. No właśnie, 91 rok i tak sobie pomyślałem, to co, to pan Leszek Tylinger, sztab szkoleniowy, nie poznali się na Rickardsonie? No to później była wielka gwiazda, a on tylko jeden sezon spędził w Polonii Bydgoszcz. Jak on tutaj trafił? No to powiem jak, no po prostu byłem nazwisko Davidson. Tak. Jego ojciec, mieliśmy takie porozumienie, przyjeżdżał do Bydgoszczy z młodymi zawodnikami szwedzkimi i tutaj udostępniliśmy tor. Oczywiście, że oni nam za to przywozili jakieś typowe ubiory, jak buty, za to tam rękawiczki, kaski. I tam żeśmy właśnie zauważyli Davidsona, nie Davidsona, przepraszam, Rickardsona. No i tak podjąłem rozmowę z tym Davidsonem, z ojcem tego zawodnika, który u nas kiedyś jeździł, żebyśmy chcieli rozmawiać. No i jakoś tam dogadaliśmy się telefonicznie i wyruszyłem do Szwecji. I w Szwecji spotkaliśmy Rickardsona. Tam żeśmy sobie pogadali i on wyraził zgodę na to, żeby przyjść do Polonii. No ale miał papiery, bo to było widać, do jazdy, no więc wzięliśmy tego Rickardsona. Ale jak to Rickardson po jednym meczu miał, w jednym z meczy miał
upadek, uderzył dość mocno, miał założony kołnierz i w nocy dostałem telefon, że Richardson gdzieś tam się bawi na dyskotece. No i to jakby powiedzieć, jego nie do końca fair jazda też w Polonii doprowadziła do tego, że no po prostu zrezygnowaliśmy. I to był taki powód. No później można było sobie oczywiście gdy doszedł żałować, do wielkich sukcesów, to... Tak, żałować tego, no ale no, no, tak się stało. No nie pozwoliłem na to, żeby zawodnik, który miał w meczu taki upadek dość poważny, żeby on wyjechał z tym do domu z kołnierzem, a w nocy telefon dostałem tam od ochrony tej, która również na stadionie pilnowała nasze imprezy, że Richardson się bawi. Panie Leszku, ale chyba pan miał w tej drużynie jeszcze bardziej rozrywkowego Szweda, Henka Gustafsson. A, to później. A tu jeszcze był Carlson, nie? Peter Carlson. Peter Carlson. Nie, no miałem Henkę, ale powiem panu, że Henka, nawet jak był rozrywkowy, to po meczu, nie? A jak się zdarzyło przed meczem, to nie wiem, co on miał za organizm, że zdobywał więcej punktów, jakby nie był na bankiecie. Imprezy mu służyły. No nie wiem, no ale taka prawda. I dlatego do Henki aż tak nie można było mieć pretensji, bo był zawodnikiem, no był jednym z filarów w klubie. Dzięki niemu też były te tytuły. Panie Leszku, sam Ermolenko, w jaki sposób on trafił do Polonii? No bo on tutaj też przyłożył rękę, jeśli chodzi o sukcesy, o medale. Nie, no na pewno Ermolenko to było w ten sposób, że kiedy już dopuszczono tych zagranicznych zawodników, tak otworzono ten rynek u nas, to myśmy na Polonii zrobili turniej. No i tam byli zawodnicy, no czołówka prawie świata była. No i po tym turnieju żeśmy dogadali się z Ermolenką. Ermolenko wyraził zgodę, przyjechał, podpisał kontrakt i tak się u nas znalazł Ermolenko. W tamtych czasach co się oferowało zawodnikowi? Czy to prawda, że oprócz pieniędzy to dodatkowo, nie wiem, zakwaterowanie, dojazdy, różne inne atrakcje, jak niektórzy określali to? Nie, no oczywiście, że oprócz tego, co dostawał, również pokrywaliśmy koszty lotów, pokrywaliśmy koszty hotelu, ale to tylko na czas, kiedy przyjeżdżał na zawody. Tak. I zawodnik otrzymywał jakby ryczałtowo przed każdymi zawodami ustaloną kwotę i do tego punkty. I to były wszystkie pieniądze. No różnie zawodnicy zarabiali, zwłaszcza od tego, jaką reprezentowali formę i jaką reprezentowali formę w Anglii, powiedzmy w tych innych krajach, w których jeździli. A jeszcze a propos tych zawodników zagranicznych i tego ich takiego lekkiego podejścia do życia. Łatwiejszym zawodnikiem w prowadzeniu był Henka Gustafsson czy Marc Loram? Ja powiem tak, ja z Markiem Loramem nie miałem aż takiej styczności, dlatego że ja co prawda go załatwiłem, ale odeszłem do Piły. Ale po meczu, pamiętam po meczu we Wrocławiu i bardzo kiepski występ Ulczira, gdzie położył nam mecz we Wrocławiu. No i praktycznie w drodze powrotnej została podjęta decyzja, żeby dzwonić do Lorama. A Loram wtedy był chyba mistrzem świata i żaden klub z nim nie rozmawiał z uwagi na bardzo wysokie warunki, jakie stawiał. No i wyraził zgodę. Tam żeśmy dobili te wszystkie sprawy finansowe. I Polonia spełniła. I przyjechał. No nie były to aż takie... Spuścił bardzo dużo z tego, co na początku tam jednak wołał. I
No i został w Polonii. No. Jeszcze o tych zawodnikach różnych krajów moglibyśmy wiele opowiadać, którzy startowali w Polonii, ale proszę powiedzieć, czy to tak troszeczkę nie było, że mocno jednak Polonia bazowała na transferach z zewnątrz, tych, czy to zawodnikach zagranicznych, czy z innych klubów, bo przecież i Jacek Gomulski, i Waldek Cieślewicz, no, było wiele tych transferów, później Piotr Protasiewicz, ale mieliście też swoich zawodników, bo Ryszard Dołomisiewicz, później Tomasz Golob, wielka legenda tego sportu. Nie, no oczywiście, ale muszę sobie przypomnieć, że wcześniej w latach 80. to mieliśmy duże sukcesy w młodzieży, nie? Wtedy, bo i Wiesiu Patynek, i Ziarnik Marek, i Krzysiu Głowacki, Bizoń. Tak. To byli młodzieżowcy, którzy później wchodzili do zespołu jako seniorzy i dawali sobie radę. Ale przyszedł taki moment, gdzie faktycznie no, gdzieś tam zniwelowano tą sprawę młodzieży i trzeba było coś robić, więc no, nastawiliśmy się na pewne transfery. I tak jak tutaj pan mówi, Gomulski czy Cieślewicz z Gniezna przyszli, no, były trochę tam walki, ale nie ukrywam, że też tam byłem, też to załatwiałem. To były trudne negocjacje? Bardzo. Bo przecież w Gnieźnie oni to byli czołowi zawodnicy, to była ta młodzież, przyszłość tego klubu. Bardzo, powiem panu, że to było tak, że żeśmy ich wytypowali, zrobiliśmy też turniej młodzieżowy na Polonii. No i w tym turnieju młodzieżowym no, żeśmy patrzyli na tych zawodników, żeby sobie potwierdzić, czy faktycznie będą się nadawali. No i się nadawali, w związku z tym no, były podjęte rozmowy. Pamiętam, jak na tym turnieju chodzili za mną działacze z tego, z Gniezna, czy ja będę rozmawiał z tymi zawodnikami. Po prostu pilnowali, no ale... A jak to się wtedy odbywało? Tak technicznie, co? Zapraszał pan ich do gabinetu? Czy umawialiście się po drodze w nie, zajeździe? Powiem tak, że z Cieślewiczem to praktycznie było prawie pod prysznicem w szatni. Po tych zawodach. No i po prostu żeśmy się umówili na rozmowę. Pojechaliśmy do Gniezna, do rodziców. I tam z rodzicami, z ojcem, z mamą, bo bez tego nigdy nie robiliśmy. Jeżeli oni wyrazili zgodę, że możemy porozmawiać, bo ci chłopcy to jeszcze byli uzależnieni wtedy od rodziców też, pomimo że żużle uprawiali. No i rodzice wyrazili zgodę. Myśmy jakimś sposobem wtedy się dogadali z Gnieznem, z tym, że Waldek Cieślewicz przyszedł do policji. No i to tak wynikło z tego, że go pozyskaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o Gomulskiego, to też rozmawiałem z Gomulskim, ale Gomulskie było trochę inaczej, bo dostał powołanie do wojska i tutaj w Bydgoszczy, w jednostce chyba lotniczej, w korpusie. No i na czas 2 lat odbywania służby wojskowej dostał zgodę na uprawianie tego sportu, nie? No tak jak każdy inny, który startuje jako na przykład żołnierz, czy ten, dostał tak samo zgodę i tak żeśmy go pozyskali po 2 latach. Dalej, powiedzmy, były rozmowy, no ale się wszystko odbyło fajnie, bez kłótni, bez awantur z klubem tamtym.